Hej, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku zapraszam do holu zakupowego ze sklepu niemieckiego Lidl. Na te zakupy wydałam około 120 euro. W tym mamy sporo produktów, bo są takie i orzechy, i jest mięso. Także dzisiaj wiele rzeczy zakupiłam. Zacznę może od... Więc tak, standardowo jajka. Jajka 10 sztuk bio 3,19. Dalej słodycze właśnie i te orzechy. To jest moja ulubiona czekolada z Lidla. Ona kosztuje euro 29. Tutaj mamy 100 gram. Są różne rodzaje z większą zawartością kakao. Natomiast to sobie właśnie kupuję, jak coś muszę coś słodkiego zjeść. I to jest bardzo dobre, polecam. Dzisiaj były na promocji takie ciasteczka bio, vegan. One są również bardzo dobre, bo ja już je kiedyś kupowałam. W promocji euro 58, standardowo kosztują około 2 euro 200 gram. Wzięłam dzisiaj dwa opakowania, to jest w ciemnej czekoladzie. Następnie orzechy dzisiaj właśnie wzięłam w Lidlu, bo pokończyło nam się już wszystko. Więc tak, tutaj są nerkowce po 2,29, 200 gram takie opakowanie. Dzisiaj orzechy włoskie były na dobrej promocji w Lidlu. Takie opakowanie orzechów 200-gramowe kosztowało cię tylko euro 39. Wzięłam te dwa opakowania tych orzechów. Następnie dzisiaj wzięłam z sekcji takiej świątecznej takie pierniczki orzechowe. To 2,29 i tutaj tego mamy 175 gram. Ogólnie w Lidlu było bardzo dużo słodyczy na święta i wydaje mi się, że ten asortyment jest większy niż w Aldi. I na końcu tego odcinka jeszcze właśnie pokażę urywki, które nagrałam, gdzie są przedstawione właśnie słodycze plus różne ceny tych słodyczy. Dalej mam takie chipsy solone, najtańsze euro 19. Te chipsy mają taki dosyć w porządku skład, ponieważ to są tylko kartofle, olej i sól, więc składowo jest całkiem ok. Następnie wzięłam właśnie takie z sekcji już świątecznej takie naklejki na szyby. Na szyby albo na lustra. To było za euro bez centa, były różne motywy. Takich naklejek jeszcze nie miałam, zawsze miałam takie żelowe. Natomiast wypróbuję, zobaczymy, może będzie to ładnie wyglądało, jeśli potem dobrze jakoś to zmyję z tego okna. Z takiej sekcji świątecznej to również dzisiaj wzięłam taką formę silikonową do pieczenia ciasteczek takich właśnie świątecznych. To było za 3,49. Były jeszcze takie formy choinki na przykład, ale ja właśnie chciałam do ciasteczek. Dalej tutaj mam z takich rzeczy, więc tak, herbata rumiankowa 79 eurocentów. Wzięłam tu taki dzisiaj podkoszulek na ramionczka w rozmiarze M. To była cena 2,99, bardzo dobry skład, bo tu jest bawełna i elastan. Jeszcze chciałam kupić szarą, ale już nie było w ogóle rozmiarów. Dalej mam taka chemii kostka WC Frisch, to było za 4,49 3 sztuki. Bardzo dobre kostki, bardzo ładnie pachnie właśnie w toalecie. Następnie mój olejek do zmywania makijażu oczu za euro. To jest zawartością, on zawiera olej, czyli jest taki płyn bez olejku. Tutaj kolejny mój taki hit, o którym mówiłam właśnie w hitach, właśnie taki z chemii, właśnie, którą polecam z Niemiec. Jest to żel do prania do koloru Maxi Trat. To 4 euro bez centa, tutaj do 30 prań tego jest 1,5 litra, bardzo dobry żel, gęsty, bardzo ładnie pachnie, jeszcze jest taki z niebieskim opakowaniem. Dzisiaj był Lena na promocji, taki duży, to było za 2,79 i tutaj mamy tego litr 40, były różne zapachy, ja wziąłem tylko jeden dzisiaj. Chusteczki takie toaletowe na mokro za euro 35, to są akurat rumianek i aloes. Taki bardzo dobry dżem z Lidla, bardzo serdecznie go polecam, ponieważ on ma dużą zawartość owoców, to jest akurat wiśnia, to jest za euro 39, pojemność 250 gram, natomiast dzisiaj był tylko jeden rodzaj tego dżemu na płuc, zawsze kupuję jeszcze brzoskwiniowe, ale nie było. Dalej mamy tak, mozzarella 89 eurocentów, dzisiaj nie było bufali, takie mozzarelle wzięłam tutaj 3, dzisiaj był również na dużej promocji ten ser Kerrygold. Tutaj wzięłam taki właśnie cheddar, już właśnie skrojony taki. To było za euro 39, więc to było połowa ceny przecenione. A termin ważności jest całkiem długi, więc do stycznia. Więc wzięłam taki, wzięłam dwa do pizzy.
I wzięłam również taki cheddar na kanapki, bo ja bardzo lubię. Ale taki następny normalny ser maślany za on prawie 3 euro, 2,80, 400 gram. Dalej wzięłam tutaj jeszcze standardowo drożdże do pizzy 15 eurocentów. Ten taki jogurt na bazie wody kokosowej był na promocji za 35 eurocentów. Dzisiaj tylko była wiśnia, jeszcze jest tam taki smak emarakuja, bardzo dobre, polecam, jeżeli ktoś w ogóle nie pije mleka, czy nie używa nabiału, więc to jest akurat też dobre właśnie dla wegan. Dalej tutaj mamy chleb tostowy euro 29 i taki chleb, to jest taki chłopski chleb, on kosztuje 2,19, troszeczkę dobry, ale bardzo dobry. Mleko bio 3,8% tłuszczu, to jest za 2,25 euro. Mleko migdałowe bez dodatkowego cukru, euro 35, dzisiaj wzięłam dwa opakowania. Następnie co tu jeszcze mamy, więc tak, pomidory takie włoskie, to było za euro bez centa na promocji, kola dzisiaj na promocji za euro bez centa. Taki mamy tutaj śledzik w cebuli za euro 29, 236 gram, salami bio 2,29, to jest z pieprzem, tutaj mamy 125 gram. I taka zwykła salami, ona też jest z pieprzem, to było po dzisiaj na promocji 2,05, 130 gram. Ona jest dobra, ja ją używam do pizzy, czy do jakichś zapiekanek na przykład właśnie na kolację. Dalej tutaj mamy mięso, więc tak, łosoś na obiad, dwie sztuki 250 gram, 4,49. Ja ogólnie wolę łosoś bio, ale akurat w Lidlu dzisiaj nie znalazłam. Trochę mięsa musiałam dokupić, bo nie mam nic w lodówce, więc tutaj mam takie pierś, taką pokrojoną, to było za 4,99. Ale to taka jest cena, ale to było na promocji, ponieważ było to za 4 euro bez centa. I tutaj mamy 400 gram. Na promocji również było dzisiaj takie pałki kurczaka, to było za 3,29, cena się zgadza. I jeszcze mam tutaj jedno mięso, to bardziej dla męża, takie już wieprzowe. Tutaj mamy tego 500 gram i to było za 4,49. To akurat bez żadnej promocji normalna cena. Dalej tą mąkę za 69 eurocentów było na promocji i owoce, warzywa zostały, więc tak, winogrona czerwone 4,49 za kilo. Dalej odkryłam takie pomidory bio 500 gram za 3 euro bez centa. Takie malutkie pomidorki, te były za 2,29, tutaj mamy pół kilo. Następnie roszponka na promocji za euro. Pieczarki, normalna cena 2,19, 400 gram. Pietruszka oczywiście dla świnki, euro bez centa. Porta, kaszczuka 79 eurocentów. I teraz tak, dzisiaj była papryka na promocji za pół kilo za euro bez centa. Marchewka z nacią, euro 49. Banany dzisiaj były za euro 29 za kilo. I wzięłam jeszcze, tylko będę szeleściła tym okropnie, taki wielki worek szpinaku. Tutaj jest pół kilo, 2,29. Ja sobie to, oczywiście dam to dla świnki też, i czy to sobie zamrożę, czy nawet do pizzy zużyję. To już taki szpinak, to się zawsze do czegoś przyda. Więc tak, to będą już wszystkie nasze dzisiejsze... Aha, jeszcze kupiłam wodę dużą i małą, ale już tego nie pokazywałam. Więc to będą wszystkie zakupy na dzień dzisiejszy. Zapraszam serdecznie do dalszego oglądania właśnie tych urywków ze sklepu, ze słodyczami na święta. Ja dziękuję serdecznie za wszelkie komentarze i widzimy się następnym razem. Pa!